wszyscy wrócili, więc jest dobrze. Mieliśmy trochę przypadków różnych, których się nie spodziewaliśmy, jednak się wydarzyły. No z drugiej strony trzeba być zawsze przygotowany na to, że mogą się wydarzyć takie przypadki. No i no niestety pechowa, nie wiem jak to nazwać. No mierzyliśmy się, a że nie weszliśmy, trudno. Góra postoi, poczekamy, pojadą następni, ktoś tam w końcu wejdzie. Generalnie my byliśmy troszeczkę odcięci od tego, co się w Polsce działo, dlatego że byliśmy tam na lodowcu, prawda? I natomiast rzeczywiście, no może Polacy, my Polacy mamy taką tendencję do oceniania na czarno i biało, natomiast no tutaj trzeba wiedzieć, że alpinizm jest taką dziedziną aktywności ludzkiej, że wracanie bez sukcesu to jest chleb powszedni, bo to byłoby w sumie nudne, gdybyśmy za każdym razem udawało nam się spiąć jakąś drogą, wejść na jakiś szczyt. No nie, no to jest przyroda, która się broni, która ma swoje prawa i my tam tylko jesteśmy gośćmi, jakąś częścią, malutką częścią. Tego mikrokosmosu, prawda? I wobec czego no tutaj my jesteśmy, każdy z nas będący na tej wyprawie wielokrotnie wracał, że tak powiem, pokonany, ale to pokonanie to jest takie w cudzysłowie, dlatego że tak naprawdę człowiek się bardzo dużo uczy wtedy, zdobywa nowe doświadczenia. Kolejna wyprawa są kolejne doświadczenia, które już po prostu po każdym takim doświadczeniu no, wynikają jakieś wnioski, jakieś wskazówki na przyszłość, co robić, czego nie robić. I wydaje mi się, że między innymi dzięki rozwojowi techniki, no, jeśli chodzi o forecasty, prognozy, to poszliśmy bardzo do przodu. Możemy mniej więcej już przewidywać, już wiemy, ile takich okien pogodowych może być zimą, może trzeba wcześniej. Zawsze, no, dużo wniosków wyciągamy z tej wyprawy, to już trzecia. No, problemem jest też to, że te wyprawy się odbywają w dosyć dużym odstępie czasu i doświadczenia z zespołów poprzednich trudno jest przekazać następnemu, bo część ludzi już w ogóle albo nie uprawia, albo już schodzi ze sceny i przychodzą nowi, którzy się uczą. No to jest problem pewien, bo jednak zima się wyraźnie różni od lata i na tej wyprawie było kilku ludzi, którzy dobrze wspinających się, którzy zimą się nie wspinali w górach wysokich. No i było to dla nich duże zaskoczenie. Bo to nie są tylko problem umiejętności technicznych wspinania się, ale problem odporności, no, takiego trochę ducha wojownika trzeba mieć w sobie. I widziałem, że jednak dobrze byłoby jednak trochę jeszcze popracować nad zespołem, żeby więcej zdobyli doświadczeń zimowych. Każdy z nas niejednokrotnie wspinał się na kruchych drogach. Latem to droga, którą wybraliśmy do pierwszej próby, czyli droga wiodąca żebrem Basków, ona latem jest przykryta śniegiem. Pod tym śniegiem są kamienie zamrożone, one są, że tak powiem, zasypane i stabilne. Natomiast zimą, gdzie bardzo silne wiatry tam wieją, ten śnieg jest wywiewany, te kamienie się odsłaniają i idzie się po czymś w rodzaju rumowiska, prawda? Każdy z nas chodził wielokrotnie. I mamy pewne doświadczenia z kamieniami latającymi, w cudzysłowie, związane. Ale po prostu no, był ten moment taki, że za dużo już tego było, tak? Tam dostał jeden z naszych przyjaciół z Pakistanu, szerpa wysokościowy w kask, kamieniem. Dostał Adam Bielecki również w kask, Rafał Fronia w rękę, a tak naprawdę każdy z nas obrywał tam po troszku. Są mniejszymi jakimiś frakcjami i no, tego było za dużo, stąd ta decyzja była o zmianie drogi. To nie jest tak, że jedziemy na jedną wyprawę w naszym życiu i jest to albo, albo, czarno-białe. No, wszyscy się wspinają nadal, mają różne plany, różne góry. Także K2 było tylko, myślę, elementem dla każdego z nas, z moich kolegów, którzy nadal się wspinają. Oczywiście w backgroundzie gdzieś mają pomysł, żeby tam jednak wrócić. Ale to jak gdyby nie przerywa ich kariery wspinaczkowej, prawda? No bo każdy sobie jakiś tam układa program wspinania, a K2 jest pewnie jednym z ważniejszych elementów tej kariery i myślę, że większość z kolegów myśli o tym, żeby tam wrócić jak najszybciej. Mieliśmy bardzo dobre łącze, zresztą sami sobie je stworzyliśmy, zrobiliśmy, skupiliśmy odpowiedni sprzęt, żeby się komunikować z krajem i relacjonować wyprawę, więc docierało, natomiast prawdą też jest, że no, troszeczkę sami się też izolowaliśmy od tego i jak gdyby nie zaprzątało nam to głowy, co w kraju się teraz dzieje, nam po prostu głowę zaprzątała góra i byliśmy zajęci działalnością jak gdyby na górze i tam pełne skupienie naszej uwagi było. Generalnie jeśli chodzi o Himalajst czy o alpinizm, to w sumie media zrobiły dobrą robotę, bo mówiło się o tym. Nasz spokesman, czyli rzecznik prasowy,
zdobył informację, że 300 milionów ludzi na świecie chociaż raz zetknęło się z informacją o zimowym K2. Więc patrząc tak od tej strony, no to świetnie budowaliśmy wizerunek, prawda? Niezależnie od tego, czy weszliśmy, czy nie. Myślę, że na to też miała wpływ akcja na Nanga Parbat trochę, bo tak trochę odhumanizowała to niektóre nasze działania. Także generalnie ja oceniam pozytywnie. Niemniej, gdybym się jechał kiedykolwiek na tą wyprawę, to na pewno tego internetu by nie było tyle, co na tej wyprawie. To też doświadczenie zebraliśmy.